Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy Wy na tym kanale, ale w pierwszym odcinku zagrajmy Phoenix Immortal Rising. Tak, jak to było określone w jednej z recenzji tej gry, jest to dziecko Legend of Zelda i Assassin's Creed'a. Przekonajmy się, czy faktycznie tak jest. Tu są, widzę, wiadomości jakieś. Ja tutaj jest zależność dodatkowa z Season Passa. Oczywiście tym będziemy się zajmowali kiedy indziej. Najprawdopodobniej dopiero po przejściu podstawki. Gdyż nie jestem nawet pewien, czy to są... jakby dodatki do... aktualnej rozgrywki, w sensie czy to się dzieje przed końcem fabuły, czy po, więc dla bezpieczeństwa rozegramy go sobie, te trzy dodatki rozegramy sobie po ukończeniu fabuły, ale póki co, bez zbędnego przedłużania, rozpocznijmy zabawę Phoenix Immortal Rising. Immortal Phoenix Rising. Ten poziom trudności przeznaczony jest dla doświadczonych graczy, chcących wspiąć się na wyżyny strategii i umiejętności. No, ja chyba zostanę przy normalnym. Ale kto wie, może jak w pewnym momencie uznam, że jest za łatwo. O, dobra, widzę, że mogę później zmienić. Może jak uznam, że jest za łatwo, to sobie zwiększę poziom trudności. Ale na razie... na razie zostaję przy normalnym. Potwierdźmy. Tyfon! Rises Athena, mighty Poseidon, the Earthshaker, Zeus Artemis, with her deadly aim, set to pierce even the heart of a hummingbird. Tainted pigs, all of them, I see you there. Come closer. This is your fault. You are the victim. All the mortals are. Made in the bone workshop of fools. Jagged reflections from a broken mirror. Behold your god! This one killed six innocent children to satisfy her rage. They squabble. Burn with jealousy, cheat, fight and murder. They're cruel, vindictive and selfish. And let the heel of Achilles, these witnesses will be their undoing. I have no such flaws. The rest have fallen. Only one stands between me and the rehabilitation of Olympus. Only the foulest, most arrogant, narrow-minded boxer son of Cronos who trapped me beneath the earth. The one and only Zeus! Zajebiście połączone. Oh, I missed you, Prometheus, my favorite cousin. You chained me to this rock. And fed my liver to an eagle out of love. Jak? Po zmiłości. Aha. You need my help. Typhon is free. You once fought beside his allies, the Titans. Convince him to stand down. It's not that simple. He is even blocking my ability to glimpse the future. I cannot see past him. Go on. Blast me. I can't! He took my lightning! He took everything! No to teraz Zeus niewiele może. Look to the mortals. That's done. Those evil, imbecilic, tasteless parasites were all turned to stone. One of those evil parasites is about to save your royal ass. My ass is safely lodged in the Aegean stables, and mortals will never be anything but a mistake.
Care to make a wager? If I'm right, my sin of stealing fire and ensuring their survival becomes a blessing. You find your punishment unjust? It's a little extreme. Do we have a deal? If you win, I'll end your punishment and set you free. But if I win, you help me stop Typhon, whatever it takes. Very well. Let the tale of Phoenix be my redemption! Oh no, not one of your stories. How long is this going to... My tale begins at sea. A ship of soldiers returning from a faraway battle. Their victory ambushed by an unexpected storm. The sea tossed and turned. Waves churned to a froth. The line between sky and sea all but vanished. The mountainous peaks of the waves descended into valleys nearly as deep as Tartarus. You're really painting a picture here. It's an art. Point is, the ship didn't stand a chance. I pewnie na tym właśnie statku był bądź była Phoenix. At dawn, the sun rose on the few remaining survivors. The lowest ranked among them, a shield bearer who dreamt of battle, but had seen nary a skirmish. Wait, don't tell me. O proszę! Kreator... O kurde, pad mi się wyłączył. Tak długie scenki. Has a beard? Mogę? O, to... o Boże, tu się naprawdę da pobawić. Kobieta z wąsem? Dobra, może sobie odpuszczę. W sensie, no, mi Phoenix brzmi trochę jak żeńskie imię, więc może zróbmy kobiecą postać. Jezus Maria, Fiona, co ty tu robisz? The color of stirred yogurt. I co, będą zawsze takie komentarze? O Jezus, no to... Jeśli będą takie komentarze padały przez większość tej gry, to się będę dobrze bawił. Dobra, no to ogólnie mamy wszystko. Okej, okay, zastosuj w takim razie. There, I see her clear as day. The lowest ranked among them. A shield bearer who dreamt of battle, but had seen nary a skirmish. A teller of tales, not a doer of deeds. Phoenix. What a name, Phoenix. Sounds like the sound a dumb bird makes when it lights itself on fire, which would be ridiculous. Although, I should write that down. Locked up on an unknown shore, Phoenix awoke. Co za niedorzeczność. Ale muszę sobie to gdzieś zapisać. Jakie dobre. The only way off this beach is up that cliff. O, teraz gdy się odblokowują niektóre. No dobra. O, już na start widzę, mam jakieś potki. Ha, tutaj jest coś do jedzenia. Bo tutaj do spożycia. A jest. O, dobra, nie obczajmy. Nie to. Wytrzymałość. Tak. Okej, okay, widzę, z automatu się wspina. To, halo, no użyłem wybicia. Aha, dobra, wybicie, ale ten, jak się nie ruszam, odskok do tyłu. Okej, no tu mamy jakiegoś ziomka. O!
Oj. Dobra, widzę cutscenkę, ale kurde, to jest dziwne. Czemu pod kwadratem jest unik? Through a trick of the light, she could almost see them waving and calling to her. Phoenix, again. You may not be your brother Ligiron, but I will make something of you yet. Hold my shield. Try not to drop it this time. I didn't see you there. Don't let them get to you. They're just jealous. It's not often someone has a brother like yours. O, ten ostatni typ mi się spodobał akurat. Logogos! Logogos! Can you hear me? You've gone cold. What magic is this? Ligiron, where are you, brother? Unarmed and lost, Phoenix was vulnerable. I have to be calm. I have to follow my training. Znajdź broń. Dobra. Oj, oj, oj. Dobra. Mieczyk braciszka zabieramy. Koń. Czyżby braciszek pochodził z Troi? Ty tam jaka harfa w tle. Always been my hero, my North Star. I will bring you back. I swear it. Ale oby nie w takim stanie, koleżanko, bo on nie pożyje długo, jak go odkamienisz w takim stanie. Ale to raczej nie jest spojrzenie meduzy, mi się wydaje. Bo to by było aż za proste. It balanced perfectly in her palm, as if forged for it. Achilles' sword? Brother must have been good in battle. Is something wrong with your voice? I never got a sword. Just say. Phoenix looked up. She was not alone. By the gods! Stay back! She readied her sword for her first real fight. Nice! Okej, okay, na razie pod Y nic nie robię. O, perfect timing unik! Nice! Okej, okay, jak jest perfect timing, to robię the slow motion. Okej, okay, pod X-em skaczę. Bo logiczne. Should be able to survey the land from up there. O, niech zgadnę, teraz ala Assassin's Creed będzie synchronizowanie punktu widokowego. Coś ten deseń. Posłaniec bogów, tak się pewnie nazywa. Tak. I wonder who built it. Besieged by challenge totally alone. This young hero was determined to save her fellow soldiers and brother. Boring. Can we skip this part? No, this is important for the sense of atmosphere. Oj, pewnie wielu by chciało pominąć spinaczkę na taki punkt widokowy. No ale niestety. No trzeba bynajmniej raz na taki punkt się dostać, żeby potem mógł sobie pomijać to wszystko. Hermes, my old friend. It's an honor to finally meet you in person. Just don't tell anyone I'm speaking to you. I got in enough trouble for memorizing stories instead of tilling the soil back at home. And then the other soldiers. Well, they really don't appreciate a good story. No dobra. Dla testu chciałem zużyć grzyba i... Nawet, że podziałał tak jak sądziłem. Kurde, co to jest to tam? Na grzyba nie wygląda. Co my tu mamy? Ambrozja! What is this? It smells like honey. And the first day of spring. And my first kiss. All rolled into one. Phoenix got into the ambrosia too?
Prometheus! You worried, Zeus, about losing this bet? Please! She can't use it anyway. Yet. Yet! Ej, ale naprawdę, Zeus wygląda... Znaczy wygląda, brzmi jakby się bał, że przegra zakład. Phoenix's destiny was becoming clear. So far, all you have shown me is a mortal soldier who has fought one real battle, and Typhon grows stronger by the hour. Don't toy with me, Prometheus. I swear to you that soldier shall be our salvation. For if she fails and Typhon defeats us, Zeus, king of gods, the world will fall to chaos. A temple of Apollo! If it has an oracle or a seer, they could help me undo this curse. A griffin? They aren't real! Let me go! Help! Hey! I'll save you! I'm coming! I need to find a way to reach that rift. Dobra, i to będzie już chyba wszystko. Zamknij. Życie i śmierć. Nieznajomy szamoczący się w szponach gryfa spadł w pobliżu tej świecącej rozpadliny na małej wyspie. On potrzebuje bohaterki. Szybko, chyba mam jednego... Nie ma głowy. A może... Nie, coś się zjadło. Kto jest za te kontakty? Hades! Kurde, fajne. Bo to komentarz Zeusa a propos całej tej. Tutaj co? Jakieś zdjątka. Po prostu niebo. No nie powiem. Pewnie dałoby się jakieś fajne zdjęcia tutaj machnąć. Wojenna grota, Dolina Wiecznej Wiosny, Wrota Tartaru. Tu pewnie się Tyfon ukrywa. Patrząc w ogóle po całym tym. Gaj Kleosa, Kraina Kowali. No tu widać, kogo będziemy szukać. Królewski Szczyt. Oho, czyżby tutaj gdzieś był Zeus razem z tym? Z Prometeuszem? How to get down? The pond. Ale było blisko. Ale było blisko. Że zaorał twarzą o tę skałkę. Dobra, ja mam iść gdzieś tam. Mogę tu biegać jakoś? Phoenix felt Ligiron's blade with every step. Its weight a reminder of the heavy responsibility. You gave him your blade? Oh, Achilles. I meant to ask, why exactly would you expect to receive a sword from Achilles? As an offering, just a routine offering from someone who gazed into your eyes and told you you were special. That's all. I left a rose on his breastplate. Got something in my eye. Keep going. Znaczy no w sumie Zeus był chyba ojcem Achillesa, jeśli się nie mylę. Podkreślam. Sing of Hermes, the luck-bringing messenger of the immortals. He consorts with all mortals and immortals. Little he profits, but through the dark night, he continually tricks. That's nice. Who wrote that? My favorite poet, who just happens to not have been born yet. Dobra, nie mogę z tego na razie skorzystać. Okej, to tam będzie, tak? Tak. Dobra, no to powoli tam idziemy. Dosłownie powoli. Żałuję, że może jest... Nie, no na razie nie ma opcji, żebym mógł sobie biegać. Tak mi się wydaje. Aj. Dobra, powoli widzę, jest regeneracja zdrowia, więc...
to mi aż tak nie zaboli. O, sporo kruków. I'll have to swim to the other shore. Tutaj coś się chowa. Czyżby... Tak, kolejna ambrozja. To już trzecia. Dobra, mam prawie 40 minut, ale jako, że tam potnę trochę, no to myślę, że poniżej bynajmniej 40. Can you hear me in there? I'm coming. To bynajmniej poniżej 40 uda mi się zejść. Phoenix approached the axe, feeling it call to her. Looks like the axe of Atalanta. Must be a copy. Although. But before Phoenix could claim it, the axe was pulled into the pit by a terrible force. Who knocks upon my door? No one? You think that old trick will work on me? Szanuję za to, za wykorzystanie tego fragmentu z mitologii. Dobra. Well, that's the end of Phoenix. Let's go. Perfectly passable storytelling. I won't lie, there were moments. Co? But you really got me with that ending. Now, let's settle up. Time for you to... Wszędzie zeł! Wynalazł na tortur zeł! Not by a long shot. Jezu, jakie zajebiste! I ten ekspert do spraw fałszywych wiadomości podpisany jako Prometeusz. To jest kierwa piekło. Jezu, ale dobre. Indeed. What was this strange place? It's Tartarus. Just exactly where had Phoenix landed? Tartarus. The nasty abyss where I imprisoned Typhon. He must have opened rifts into the vaults of the underworld when he escaped. You know it, I know it. Say it. Phoenix was in Tartarus. Sure, I hate you. But aren't you intrigued? No. Keep going. Niby nie jest zainteresowany, ale mam mówić dalej, no. Interesting, interesting. You are either brave, little one, or very foolish. Let's see if you can meet my challenge, or if you will fall like all the others. Who are you? Hello? Gościu, ten co Tyfona dubbinguje, nie wiem czy nie dubbinguje też przypadkiem Aatroxa w LoLu w angielskiej wersji. W sensie, tak troszeczkę przypomina mi jego głos właśnie Aatroxa anglojęzycznego. Dobra, zanim aktywujemy dźwignię, sprawdźmy co jest w skrzyni. No, sporo dobra, w tym eliksir uzdrawiający i wytrzymałości. Aha, dobra, i teraz sobie będę musiał wyczuć czas na to. Dobrze. W górę? O proszę! Czekaj. Skoro jesteśmy w mitologii greckiej, mamy skrzydła. Czy to będą skrzydła Ikara? What's this? Wings. Phoenix ran her hands over them, noticing that several pieces were missing, as if someone had ripped them apart. They seem to be man-made. I wonder how they work. If they even work. Złamane skrzydła. Okej. Na razie nie jest powiedziane wprost,
że są to skrzydła Ikara, ale ja strzelam. Że, no, że albo skrzydła Ikara, albo skrzydła Dedala. Wow! They actually were. Sort of. No, fajnie. O, jest. Jest toporek. The axe of Atalanta. Deadliest of hunters. Swiftest of heroes. Fallen at the hands of Typhon. Didn't I change him into a lion? You turned a lot of people into a lot of things. I need to stop drinking. No, to jest prawda akurat. O, pięknie! Gość jeszcze swojego zaatakował. Boże, chciałem... Czemu ja chciałem Y-iem typa atakować? Dobrze. Spróbuję to parowanie. Nice! O proszę, czyżby tam w oddali był jakiś pierun Zeusa? A bolt of my lightning! Niewiara. It's over! Phoenix is Helios Ash! No one can handle those bolts but me. Oh, really? Aha, dobra. W sensie, czemu to nie przyjeżdża? A tu proszę, taki knif. No ale w sumie, no jestem ciekaw, jak to rozwiążą, no bo w tym przypadku, no, Zeus ma trochę racji. Te pioruny są dość OP. Na, zwłaszcza, znaczy zwłaszcza, no w ogóle w jego, przez to, że on nimi włada, to są dość OP. Bo ogólnie pioruny w mitologii greckiej są mocne. Czy w ogóle walnięcie ciebie piorunem jest mocne, no ale pioruny Zeusa, tak konkretnie, no mają dużego kopa. Jak to się rozwiąże tutaj? A replika of Zeus's lightning bolt? No way! Power surged through Phoenix. It was too much for her to bear. What's happening to me? Bye-bye, mortal. And then, just like that, it stopped. No! The winds grounded the lightning. They were designed to withstand storms. That shouldn't be possible. And yet, this is just the beginning. Okay. No, ciekawie. Ciekawie jest to zrobione. Having plunged into the abyss of Tartarus and living to tell the tale, Phoenix emerged victorious. For now. That stranger I was chasing. Where did he go? With the wings, she would be able to flit across the ancient bridge and find out. I wouldn't just strap on discarded junk. Who knows where those have been? Many a night, Phoenix had told tales of a genius. An inventor named Daedalus and his extraordinary wings. Perhaps someone copied their design, Phoenix mused. So junk. Ooh, maybe it's cursed. Ja tego nie kumam. Dlaczego ona zakłada, że wszystko, co znajduje z tych, wiecie, powiedzmy tak wprost, no mitologicznych, czy tam mitycznych broni, bądź rzeczy, tak jak, no na przykład te skrzydła, bądź toporek, czemu ona od razu zakłada, że to jest jakaś podróbka? A jest sprint! A teraz dopiero, bo wykorzystujemy skrzydła. O, proszę, czyżby to były granaty? Unlike the mortal flesh, which had been frozen into marble, the pomegranate sprung forth defiantly, bursting with life. A lot of poetry for something they just got a stick in their mouth. Isn't that what the best poetry is about? Co? Jak...
Nie, nawet nie wiem, czy chcę to rozumieć. I dzik wystartował. Dobra, myślę, że chociaż dojdziemy, może pokonamy ten most. A może nawet dojdziemy gdzieś dalej, kto wie. Oj! Przepraszam? Coś się chyba popsuło. Tak mi się wydaje. Dobra, no jestem zmuszony wykorzystać tę potkę, no. No chyba, że ja coś zepsułem przed chwilą. What am I going to do? Put the beings of Tartaros to sleep with storytelling? To koleżanko, nie ma co... sweet! Nie, oj! Aj, zepsułem sobie serię. Nie ma co zaraz zwalić takimi tekstami. Każdy ma talent do czegoś innego. A jak widać, ty masz talent do spuszczania dziko mi nie tylko soczystego w pernolu. Co, let's go! Tam jeszcze miałem zablokowane używanie tych lir, ale jestem ciekaw, czy tylko tej dużej liry, czy tej... czy małej też nie będę mógł wykorzystać. Skrzydła podziemnego świata. Dzięki tym skrzydłom można swobodnie poruszać się w podziemnym świecie i poznać wszystkie jego mroczne tajemnice. No wyglądają zacnie. Nawet bym je sobie zostawił. Toporek. O, toporek możemy sobie dać taki. Wierzchowiec! Otchłań, bezdenne oczy tego wierzchowca mogą zwabić jeźdźca do innego świata, ale nawet jeśli udasz się do pustki, otchłań podąży tam za tobą. Dobra, a jak mam wezwać wierzchowca? Halo! Nie tak. Tak. Odbiegałki to jest tryfoto, spoko. Dobra, gra mi jeszcze wytłumaczy. Mam nadzieję. Ale kurde... gdzie jest wejście do mapy? A, tu jest mapa, dobra. Przybliż... Dobra. Już tam... na razie może zostawię tę lirę. Może mi gra finalnie wytłumaczy, jak się z tego... czyli tego... Jak to, tego używać? Gorgon? They're real. What's that glimmering? Maybe if I sneak up on it. Dobra. Let us go. Surprise, bitch! No, rozwalona dość szybko została. Them in drawings. They can't be. Ah, but they were. Heracles, mightiest of mortals, slayer of beasts, defied Hera and accomplished the impossible wearing those bracers. And now, they belong to Phoenix. Through dumb luck. Stop! Over here! Fight someone who's armed instead! Ah.
Okej, okay. Łatwo sobie ją odpuściły. So, Phoenix, after boldly besting the Gorgon that ambushed Heracles. What are you doing there? That thing with your voice? Heracles? Yeah, that! That is how it's supposed to be pronounced. Seems like a lot of work, but it's your funeral. Except I can't die. Don't remind me. I feel like I could lift a mountain. If only those bracers could move this one. Hey, alive! You two, get a room! Okay, ciekawe. Nie no, fajnie nawet to wychodzi. Okej, nie było idealnego parowania, ale jako takie udało mi się wykonać. A, pierwszy! Czy pierwsza raczej. No, go. Które tego stuna widzę bardzo warto nabijać. Bo typ stoi potem rozwalony całkowicie i nie wie co ze sobą zrobić. Dobra, gdzieś tam gościu pobiegł. Kurde, 50 już prawie 5 minut nagrania. Ale za bardzo się w to wciągam, żeby w to nie grać. Okej, okay. Ale to chyba nie muszę trzymać, tylko tak, to wystarczy, że po prostu to zabiorę ze sobą. A, wait a minute, czekaj. A tu jest gdzieś wierzchowiec! Dobra, jak gra mi powie, jak używać wierzchowca, to będę miał opcję. Co, mam to rozwalić po prostu? Nie. A to, o dobra, Boże, tam jest. Tutaj muszę nacisnąć. No, weź. Weź to. I upuść. A, tak coś czułem. Tak coś czułem. Dobra, czy ja mogę coś je? A, oczywiście, że mogę. Kamyka sam mogę wziąć. Jak najbardziej. Wystarczy. He fell into that vault. I'll save you! I promise! No, ale wiecie co? Myślę, że sam zwiedzaniem tej rozpadliny zajmiemy się już w kolejnym odcinku, bo ten ma prawie godzinę. So let me get this straight. Instead of heating up the temple of Apollo to speak with the Oracle, Phoenix is hightailing it after this stranger? Phoenix, truly a good person. Sought to help the mysterious stranger, but she never lost sight of the fact that she was getting ever closer to the Temple of Apollo, and the solution to the terrible curse inflicted upon her brother and fellow soldiers. Oh yes, remind me to erase my own faults with narration. Zeus, truly a good person, murdered his first wife by getting her to turn into a fly and then ate her. Wait, that's what happened to Metis? I thought she was visiting her sister in Babylon. Oops. Zajebiste, Jezu. O, piękne. Piękne. Okej. Okay. No tak, niezła komedia tu się dzieje póki co, ale myślę, że... Czy myślę? Na pewno w kolejnym odcinku przejdziemy sobie przez tę jamę Tartaru i coś tam może jeszcze dalej porobimy. Bardziej będziemy oczywiście pchali fabułę, ale to dopiero w następnych odcinkach. Ja w tym póki co żegnam się już z wami i do usłyszenia w kolejnym materiale z Immortal Phoenix Rising. Cześć!